Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiaj kontynuuję temat trendów na lato 2020 i zobaczycie dzisiaj stylizację z ciuchami z rumpeksów w odcieniach pastelowych. Już wcześniej pokazywałam kilka stylizacji w pastelach w ciągu tego sezonu. Przypomnę Wam kilka, między innymi spodnie w kwiaty, świetne spodnie z limitowanej kolekcji H&M-u z pewną firmą projektującą tkaniny z Wielkiej Brytanii. Zobaczcie tutaj sobie stylówki, w których te same spodnie dobrane są do błękitnej bluzki z jedwabiu. To jest bluzka, którą kupiłam całkiem niedawno, pokazywałam w haulu lumpeksowym. To jest czysty jedwab i ta bluzeczka wsadzona do środka. Bluzka jest bardzo cieniutka, więc się nie będzie zwijała i do tego dobrałam bardzo fajny pasek, również pokazywany w ostatnim haulu. To jest taki vintage'owy pasek w kolorze również ciemnoróżowym. I proszę zwróćcie uwagę, że nieprzypadkowo dobrałam ten pasek. Kolory na spodniach idealnie zgrywają się właśnie z odcieniem tego pasa. Również wydaje mi się, że styl właśnie taki tkaninowy będzie tutaj bardzo fajnie pasował. Robi troszkę wrażenie takich właśnie materiałów obiciowych. I w dodatku nawiązuje do pasków u dołu spodni, które są właśnie takie poziome przy samym dole. Wydaje mi się, że ta stylizacja jest bardzo fajna i tutaj mamy bardzo różne pastele zestawione w jednym stroju, jasny błękit i przeróżne odcienie pasteli na spodniach. Do tego możemy dołożyć sobie tu jeszcze torbę w odcieniu jasno-błękitnym. Jest to skórzana torba, również pokazywana w którymś z holi. Mam nadzieję, że stylówka ta Wam się podoba. Ja osobiście uważam, że jest to jedna z najlepszych, najfajniejszych stylówek. Jest ona dla mnie naprawdę bardzo inspirująca, zarówno kolorystycznie, jak i wzory mi się podobają. Kolejna rzecz, którą Wam pokazywałam, to taka spódnica w takie troszkę chińskie wzory, inspirowane wschodem. I ta spódnica ma też różne odcienie pastelowe w sobie, więc to jest kolejny taki wzór pastelowy, zestawiający ze sobą różne pastelowe odcienie i do tego już również pokazywałam ją w kilku stylizacjach, dzisiaj troszkę inaczej, również zestawiona z tą samą jedwabną bluzką. Zobaczcie, ta bluzka jest bardzo uniwersalna, bo ona pasuje zarówno, można by ją nosić na wierzch, ponieważ jest troszeczkę dłuższa i na przykład do leggingsu czy do jeansu na wierzch również się nada, ale świetnie właśnie wygląda włożona do środka. I tym razem do tej spódnicy i do tej bluzki, do tej samej torebki, tych samych w zasadzie butów włożyłam fajny taki pasek vintage'owy, który również pokazywałam już w innych vlogach, ale tutaj pasek zestawiony właśnie i nawiązujący do innych pastelowych odcieni na tej spódnicy. Też fajna, taka troszkę bardziej już oficjalna stylizacja. Wydaje mi się, że można by spokojnie ubrać się tak do pracy, na jakieś spotkanie czy na obiad rodzinny. Jeszcze jedna taka troszkę formalniejsza stylizacja, bardziej formalna stylizacja, kochani, następna to spódnica i cały zestaw w jednym odcieniu pastelowym. I zobaczcie, ta spódniczka w kolorze takim, ja wiem, lawendowym, wrzosowym, taki zgaszony fiolet, bardzo jasny. Jest to spódnica 100% jedwabna. I tutaj zestawiłam tą spódniczkę w takim eleganckim zestawie z bluzką, którą farbowałam kapustą, pokazywaną w różnych programach przeze mnie. Jest to jedwabna bluzka z małym dodatkiem elastanu. I ta bluzeczka idealnie pasuje, bo spódnica również jest w kolorze takim wrzosowawym. Do środka włożona i na to vintage'owy pasek. Taki, to jest taki elastyczny pasek ze złotą klamerką z kwiatkami, który akurat tu się świetnie wpasował w miejscu tej kokardki, która jest na spódnicy i do tego złota biżuteria, złote sandałki. Zauważcie, że nieprzypadkowo właśnie dobrałam tutaj dodatki złote, bo ta stylizacja jest bardzo subtelna, w takim delikatnym, eleganckim stylu. Ten strój dodatkowo tutaj w jeszcze jednej stylizacji pokazuje z takim jedwabnym również swetergiem, więc w ogóle jest to super luksusowy, jedwabny strój. Wszystkie elementy są w zasadzie z jedwabiu. I ten sweterek zapięty tylko na jeden guziczek, tak troszkę frywolnie. Bardzo fajna stylizacja, jedna z moich ulubionych. No tak jak mówię, jest to troszkę formalne. No to przejdźmy teraz do mniej formalnych stylizacji. No i kochani, jeszcze jedna sukienka, troszkę mniej oficjalna już tym razem. Przechodzimy teraz do takich bardziej casualowych ciuchów. No i tutaj mamy sukienkę również pokazywaną w którymś tam holu,
która jest zrobiona z jedwabiu i wiskozy. To jest taka bardzo cieniutka sukienka w bardzo, bardzo jasno-różowym kolorze. To jest praktycznie tylko taki odcień różu położony, także może w niektórym świetle nawet to wyglądać jak biały. Natomiast jest to taki jasno-różowy kolor, dlatego dobrałam do tego vintage'owy pasek różowy, żeby całość utrzymać w różnych odcieniach pastelowych różów, tutaj do kolorowych sandałków, takich też w pastelowych odcieniach, no i do takiej pastelowej, płóciennej torby, która nada się na takie okazje typu właśnie na plażę, czy gdzieś zakupy letnie, bo ta sukienka jest bardzo wygodna i właśnie na takie bardzo nieformalne i takie luźne okazje będzie się świetnie sprawdzać. Jest przechłodniutka, jest taka bardzo, bardzo opływająca ciało i bardzo dobrze się w tym czuję. Naprawdę za tą sukienkę dałam tak małe pieniądze, to było chyba jakieś 7 czy 8 zł i jest przepiękna, naprawdę wspaniale się na upał spisuje. No jednak to jest jedwab i materiał bardzo cieniutki. I pokażę Wam kilka stylizacji z ostatnio kupionymi przeze mnie kolarkami w kolorze takim morskim. Pokazywałam je też w holu. No i teraz zobaczycie je z kilkoma rzeczami, które też ostatnio kupiłam i pokazywałam. I właśnie będą to takie zestawienia bardzo teraz modne różnych odcieni pastelowych w jednym stroju. Takie kolarki może wydają się mało praktyczne. W większości ludzi będą się one kojarzyły wyłącznie z siłownią. Ja też tutaj w pierwszym zestawie pokażę Wam te kolarki właśnie w takim zestawie siłowniowym. Ja bym oczywiście tak nie wyszła z domu na ulicę, poszłabym właśnie raczej ćwiczyć albo ewentualnie gdzieś na rower, na przejażdżkę, pewnie z jeszcze jakąś bluzą na wierzchu, bo jednak troszkę za dużo te kolarki według mnie odsłaniają. No ale zobaczcie, z taką sportową bluzą pokazywaną w holu, która jest właśnie od Versace, ale jest właśnie taka bardzo sportowa i mamy tutaj jasny błękit dobrany do tego turkusu. Wygląda to według mnie spoko, naprawdę fajny zestaw pastelowy, takie kolarki do ćwiczenia się bardzo fajnie nadadzą. No ale teraz już takie wyjściowe bardziej zestawy, ale też w sportowym stylu. Zobaczcie, jak fajnie można wystylizować kolarki, mimo że są jasne. Oczywiście ja tu wybieram dłuższe bluzy do tego, dłuższe koszulki, tak żeby jednak przysłonić to i owo, bo wydaje mi się, że takie kolarki faktycznie są bardzo eksponujące i no nie każdy będzie, no na pewno ja bym się nie zdecydowała na to, żeby wyjść w taki sposób gdzieś na zewnątrz. Dlatego dłuższe ubranie. Zobaczcie, pierwszy zestaw z taką turkusową, cieniowaną koszulą, którą już pokazywałam. Ona przysłania pośladki, także jest spoko. Można do tego włożyć kontrastowy, ale też pastelowy pasek. Ja tu wybrałam żółty kolor i dodatki podobnych odcieniach. No i zobaczcie, z taką koszulą praktycznie w identycznym kolorze, tylko z efektem ombre. Też będzie bardzo fajnie to wyglądało. Kolejny zestaw to praktycznie to samo, te same kolarki i tutaj już wybrałam inne buty. To są te buty, w których ja tutaj jestem. I też jest to jeden ze strojów, który pokazuje te kolarki dobrane tym razem do żółtego swetra i koszulki, którą też mam na sobie, ale akurat w tym swetrze jej nie widać. To jest taka jedwabna koszulka, 100% jedwab, również na ramionczkach jest bardzo, bardzo uniwersalna, jako spód jest świetna. I oczywiście tutaj nie sama ta koszulka, tylko na wierzch świetny żółty sweter z wiskozy i poliestru. Jest bardzo cieniutki, bardzo miły, także ten dodatek poliestru mi tutaj nie przeszkadza. I świetnie moim zdaniem te kolory kontrastują ze sobą. Mogą być do tego kolorowe sandały w pastelowych odcieniach albo właśnie jednolite jakieś buty sportowe. Świetnie wyglądałyby też sneakers, ja niestety nie posiadam jasnych. Kochani, następny zestaw, ten, który mam na sobie. Również te same kolarki turkusowe, właściwie innych nie mam, dlatego we wszystkich zestawach pokazuję te same, ale będziecie widzieć, co można z takimi kolarkami zrobić. I zobaczcie, ten sweter, który mam na sobie, to jest świetny sweter z bawełny, pokazywałam go oczywiście w ostatnim holu i ten sweter jest oversize'owy, jest bardzo wygodny, 100% bawełna, no i bardzo fajnie według mnie wygląda właśnie tutaj do leciutkiej, letniej torby i właśnie do tych turkusowych dodatków, do tego takie turkusowe baleriny. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Jak widzicie, już zostałam w nim. I teraz zobaczcie dalej. I też z paskiem można kolejny kolor pastelowy tu wprowadzić, żeby być super modnym i dołożyć sobie na przykład do tego żółty pasek, który będzie troszkę ożywiał całość. Mam nadzieję, że te stylizacje Was zainspirują.
się Wam spodobają. Jest mnóstwo możliwości pastelowych ciuchów. Jest teraz mnóstwo w sklepach, ale w lumpeksach naprawdę, wierzcie mi, znajdziecie świetne ubrania w kolorach pastelowych, jeśli lubicie ten styl. Ja znalazłam bardzo dużo w tym sezonie, naprawdę szukajcie, bo są świetne jakości ciuchy. Ja kupiłam same perełki, jestem naprawdę zadowolona z tych zakupów i fajne, markowe ciuchy za grosze. Żadna z tych rzeczy nie kosztowała mnie więcej niż 20 zł, a niektóre kosztowały dosłownie 2,5 zł, także zachęcam Was, róbcie zakupy i inspirujcie się ekociuchami. Zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału, bo większość moich widzów nie subskrybuje, a jest to dla mnie bardzo ważne, by się rozwijać, by móc nagrywać następne programy. Także subskrybujcie i wciśnijcie przycisk powiadomień. Dziękuję Wam za oglądanie, za wszystkie polubienia, udostępnienia i właśnie za subskrypcję. I zapraszam na następne programy. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Pozdrawiam wszystkich. Volkan. It was my cross-circuiting to be that recovered them. Dalej się nie nauczyłam. Pozdrawiam też wszystkich. Volkan. Zachęcam Was też. Dobra, zobaczcie teraz. Uwaga. Teraz nie wiem, co miałam dalej powiedzieć. Aha, nie pamiętam, która była następna stylizacja, ale spoko.